Ja nie mogę, ile komentarzy. Wow. W ogóle zrobiłbym jakąś recenzję. Nie wiem, nie wiem czego, ale zrobiłbym. No kurde czego, no już po prostu ja nie mam pomysłu, już tyle zrecenzowaliśmy. No wszystko zrobiliśmy, nie? To mieliśmy stary, zrobić. No ale czek, co, ja mam dla was propozycję. Ja mam alternatywnego asa w rękawie. Więc tak, witajcie wszyscy, to jest kanał Just Freestyle. Tak jest. Dzisiaj zrecenzujemy dla was tę oto perełkę, czyli piłkę meczową, może piłkę na bazie piłek meczowych od Alternative Soccer, piłkę Rafiti. Początek powiedzmy, czym jest Alternative Soccer, która wyprodukowała tę piłkę? A więc Alternative Soccer jest to marka prowadzona przez Damiana Gawrycha, zajmująca się głównie street soccerem oraz panną, ale również oczywiście freestyle football. Ma też dużo do czynienia z freestyle footballem, czego dowodem może być ta piłka, chociaż nie tylko do freestyle, bo może być przeznaczona. Dużym dowodem również są ludzie, których ta marka wspierała, jak i Robert Guzik, Jaromir Poprawa, Michryc. Sam Michryc, Aguśka. Mam dla was taką ciekawostkę, że nasza piłka, ta piłka, którą wam recenzujemy teraz, została stworzona w współpracy ze Żdichem, czyli Mateuszem Związkiem, i z Michrycem, czyli z Michałem Rycajem. No i piłka jest z serii limitowanych, więc nie będzie ich za dużo w sprzedaży. Jak nam przekazał Damian Gawrych, będzie jeszcze 10 takich piłek na sprzedaż i ze specjalnym kodem od Just Freestyle, o którym powiemy na koniec tej recenzji, dostaniecie specjalną zniżkę, jeśli będziecie chcieli zakupić tę piłkę, jeśli ta recenzja was zachęci oczywiście do kupna tej piłki, jeśli wam się spodoba. No ale zaraz wam powiemy, co myślimy o tej piłce. A będzie to naprawdę wysoka zniżka. Kozak. Nazwa z pewnością jest od designu, gdyż design właśnie jest bardzo kolorowy. Michał tego nie dostrzega, ale... Dostrzega! A skąd w ogóle mamy tę piłkę? Otóż... Tak się złożyło, że w tym roku postanowiłem sobie wygrać IBF-a w Lowerze i w finale spotkałem się ze Stanisławem Kościelnym, no i werdykt był jednogłośny. Tę piłkę zdobył Maciej, to jest jego trofeum z turnieju online IBF, no i dzięki skillom Maćka powstaje ta recenzja. No pięknie. Dzięki! Jest oczywiście rozmiar 5, czyli taki jaki mamy w standardowych piłkach meczowych. Ale nie do końca, bo później powiemy więcej szczegółów odnośnie rozmiaru tej piłki. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Piłka została zrobiona gdzie? W Pakistanie. Made in Pakistan. A ja myślałem, że Rychu normalnie szył. Nie no, że kleił, co nie sobie, nie no, to by było bardzo ciężkie. Ale w Pakistanie, żeby to ciekawe. No. Pewnie zastanawiacie się, do jakiej piłki byśmy ją porównali. Możemy powiedzieć, że przy etapie tworzenia tej piłki uznano, że będzie wzorowana na meczówce marki Adidas. Uniforia. Więc jeśli chodzi o łaty oraz strukturę piłki, to jest bardzo podobna do Uniforii, lecz to nie jest ta sama piłka. Coś na wzór Uniforii, coś na wzór klasycznych meczówek, lecz ma w sobie to coś innego. Tak, dokładnie. Zobaczcie, tutaj jest oczywiście logo Alternative Soccer, jak i również nazwa Rafiti oraz właśnie jest także wzmianka, że jest to official matchball. Czyli właśnie mamy do czynienia na to, że jest to piłka meczowa. Muszę tutaj dodać, że gęsia skórka, którą została pokryta Uniforia, jest taka sama jak w piłce BG. Hmm.
Dobrze, no to powiedzmy, jak nam się grało tą piłką. Może zacznijmy od takich ogólnych wrażeń. Mieliśmy tę piłkę na treningu. Jakie są nasze pierwsze wrażenia? Może zacznę ja. Ja tą piłkę użytkuję nieco dłużej niż mój pan, bo... Mój pan... Nie ma za to sługusia. No. Podkreślmy, że ja i Lipa graliśmy nią dzisiaj tylko jeden trening, a nieco dłużej nią tak. Gra Leja. Wydaje się nieco cięższa niż standardowa meczówka. Wszystkie triki lowerowe, basiki po prostu są niesamowicie łatwo wykonywane. I triki typowe, które potrzebują zahaczenia. Halfy, lebiody, magellany. Tak, jeśli chodzi o przykład takiej piłki wzorowanej na meczówkach, to jest jedna z takich, no, porządniejszych piłek. Gripowych, bardzo dobrym gripem, bo na przykład kontrolka jedynka ma to do siebie, że jest śliska, kiedy jest nowa. Spin, meczówka od spina, ta pierwsza, którą recenzowałem z Michałem Dziobkiem, to jest niesamowity klos, który zjeżdżał ze stopy przy halfach. Zaś piłka Rafiti ma naprawdę dobry grip przy tych halfach i no, to jak widzicie na przebitkach piłka, no, siada mocno, nawet czasami mocno się przyczepiała Lei przy tych próbach halfów. Ale to nie jest aż tak mocny grip, jak to miałem w tej Moncie R, która była do przesady. Tak, to jest chyba jeden z lepszych wyważonych gripów, który mi się podobał osobiście. Nie wiem, jak wy myślicie o tym. Ja dzisiaj grałem tą piłką i muszę powiedzieć, że miałem wrażenie dosłownie, jakbym grał jakąś piłką meczową od Adidasa. Więc jest to niewątpliwie komplement w stronę Damiana Gawrycha, ponieważ produkt jest naprawdę profesjonalnie zrobiony. I nawet nie powiem, że to jest zamiennik, to jest po prostu produkt, który może rywalizować śmiało właśnie z meczówkami od Adidasa, czyli z tymi, którymi gra większość freestylerów na świecie. Jeśli chodzi o łaty, to one są sklejane termicznie. Normalnie tak jak w meczówkach. Tak. I wzór tych łat, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest na wzór Unifori. Brakuje tylko loga FIFA approved. Tak. Nie, znaczy... Jest na bazie Unifori, ale nie jest, to kompletnie jest taka sama piłka. To już od razu można powiedzieć, już na wstępie jak się zaczynało kapkować tą piłką, to się czuło coś innego niż w przypadku zwykłej meczówki. Rafiti waży 433 gramy. Tak. Kurwa, ta. Czyli porównywalnie tyle samo praktycznie co zwykła meczówka. Dla przykładu taka powszechna meczówka, którą zdobędziecie wszędzie. W pierwszym lepszym warunku. Tak, już niedługo właśnie na naszym kanale pojawi się konkurs, w której właśnie będzie to wygrania. To prezes wszystkich zbawia. Teraz ważyłem, to waży dokładnie tyle samo co Moskwa. Moskou. Na pewności sprawdźmy brazukę, która trochę bardziej jest podobna do tej. Brasucza. Bazuka tak zwana. Bazuka. No, trochę lżej. Bazuka. Nie, 433, no to. No ale praktycznie jest to ta sama waga, więc tak. No, nie. Więc jeśli chodzi o wagę, to jest to samo, może być tylko wrażenie, bo Maciek na początku powiedziałeś, że wydaje się na początku cięższa. Jak ale... się przestawimy z gry Alternative Soccer, tak, ale to jest po prostu ten... z Rafiti na meczówkę, to rzeczywiście zależy jak, bo na przykład gwiazdką później grałem po grze Rafiti i miałem takie wrażenie, że piłka jest po prostu materiałem jakimś gąbczastym obszyta, serio. Taki... I zdecydowanie miałem wrażenie, że ona jest większa. To naprawdę, jest o wiele większa. To jest bardzo twardy materiał. Jak tak dotknę brazukę, w sumie możesz tak przycisnij tak. To. Ten materiał tak, ten. Tak. On jest to taki. Jest twardszy materiał. Taki hard, naprawdę hard rubber. Tak, no. Więc to wrażenie ciężkości to może wynikać z tego twardego materiału. Na pewno. No. Teraz?
Zdecydowanie, zdecydowanie. Jak ale piłka pierdyknął. Do kosza. Jak piłka do kosza. Bardzo mocny, nie? Może troszeczkę słabszy bans mieć, ale też podkreślając to, że to jest twardy materiał, graliśmy na początku bardzo słabo napompowaną, mimo to była okrągła i nie czuliśmy aż tak, że tak. Tego powietrza nie było. Było takie, Jadzik, napompowałeś ją? No, czyli... Nie, no i grało się praktycznie tak samo jak napompowano. Czyli jeśli są, znaczy jeśli są osoby, które lubią grać totalnym flakiem, to ta piłka dalej będzie okrągła i nie będzie aż tak się zniekształcać przy odbiciu, mi się wydaje. Bo tak. Jak na przykład weźmiesz takie tango, takiego flaka, albo Arnold grał kontrolką takim flakiem, to po prostu jak odbijałeś, to stopa była w połowie piłki. Ale wracając, chcę o znaczącej kwestii powiedzieć, do której przygotowałem się jeszcze przed tą recenzją. Zmierzyłem obwód tej piłki, bo miałem wrażenie, że ona jest nieco mniejsza niż meczówka i nieco większa niż monta. Nie tylko ty miałeś takie wrażenie, my z Lipą też mieliśmy. To jest rozmiar 4,5, 64 cm obwodu. To jest rozmiar 5, 69 cm obwodu. A to z kolei, uwaga, 67 cm obwodu, więc wychodzi na to, że to nie jest rozmiar ani 4,5, ani 5, to jest takie 4,75. Jest nieco mniejsza ta piłka niż meczówka. I osobiście wydaje mi się, że rozmiar takiej właśnie piłki jest rozmiarem idealnym, szczerze mówiąc. Gdyż monta jest za mała, standardowa meczówka jest minimalnie za duża moim zdaniem. I taki właśnie rozmiar 4,75 w zaokrągleniu, taki właśnie jak oferuje ta oto piłka Graffiti, jest bardzo dobry. Też mimo, że oficjalnie jest to size 5, to jednak no wrażenie nieco mniejszej naprawdę daje we znaki, ale jest to niewątpliwie moim zdaniem plus. Plusem tego, że ona jest nieco mniejsza, może nam się przydać przy jakichś wielokołowcach, na przykład przy tym moim patwie, gdzie mi brakuje, nie wiem, 0,25 kółka, więc może to będzie ten sposób, żeby zrobić patwa, ale tak na poważnie, no to jest coś innego, myślę, że to może być coś ciekawego dla osób, które szukają innych wrażeń, jeśli chodzi o piłki. Inny rozmiar niż powszechnie tak. Znany dla freestylera. Jest to super alternatywa, jest to Alternative bardzo soccer. Fajny, tak, jest to bardzo fajny powiew świeżości. Naprawdę, więc jeżeli komuś się uznudziła gra typowymi meczówkami, to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. A szkoda, że to tylko piłka limitowana. Rychu, i da się coś z tym zrobić? 10 egzemplarzy. Może jakiś nowy kolorek? Wow, dobrze, bardziej... ale czy mamy jakieś minusy? Moim zdaniem nie ma minusów, są same plusy. Znaczy to tak pokrótce powiedzieć, jeśli miałbym komuś powiedzieć, jaka jest ta piłka, ja bym powiedział jak zwykła, klasyczna meczówka z Adidasa. Tak, tak. Kurwa, ta. Więc, a zwykłe, tak. A takie klasyczne meczówki z Adidasa są lubiane, bo są... Bo nie mają jakichś większych wad i po prostu są odpowiednie dla nas. Są trwałe, są jakościowo świetne. Więc jeśli chodzi o wytrzymałość, to ta piłka również przypuszczamy, nie, że długo wytrzyma jak tak, ta meczówka. Nie narzekamy na żadne rozterki, że nie wiem, tak jak w piłkach szytych typowo. W replikach, repliki tak, się zniekształcają. Się zniekształcają, że łaty odchodzą. Tak, chłopaki wcześniej wspomnieli o tym właśnie, że piłka wydaje się dosyć ciężka, taka zbita. No i to może być niewątpliwie dla niektórych minus, ale to już mówię, to jest również opinia każdego z osobna. Są freestylerzy, którzy lubią właśnie takie twarde piłki. Na pewno nie jest tak ciężka. Na pewno nie jest tak ciężka i klocowata jak ten spin, ten meczówka spin. Ona tak. Po prostu tragedia, ona leci i nie, zostaje na ziemi. Nie jest jak street soccer z Monty. To jest cięższa niż zwykła piłka, ale to moim zdaniem to jest akceptowalna ciężkość. Tak, to po prostu już zależy od waszego typu, po prostu jak wolicie, jaką wolicie właśnie piłkę, czy taką zbitą, twardą, czy właśnie taką bardziej lekką, tak, w odczuciu. Wizualnie podobna jest do tych tachikary, nie? Też. No, też, tak, trochę też, tak. Też, myślę, że może tutaj Zdzichu maczał palce troszeczkę i z Japonii coś tam przyszmuglował. Bardzo łatwo ją zbalansować, na przykład przy entekach i przy abbasach. Jest taka łatwo zahaczalna, po prostu leci do góry. Serio. Nie ściemniam. No tak było. Nie zmyślam.
jak na jeden trening. Uważam, że to był dobry trening, uważam, że to było bardzo fajne doświadczenie zagrania tą piłką, coś innego mimo wszystko, i dałbym jej solidne 8 na 10. Dałbym takie mocne 8,5. Naprawdę jestem zadowolony z designu piłki, z paneli, z których się składa ta piłka, jaką ma zahaczalność. Nic mi tutaj nie przeszkadza, także to jest moja obiektywna opinia. A więc po dzisiejszym treningu stwierdzam, że jest to naprawdę bardzo fajna odskocznia od standardowych meczówek, która może z nimi śmiało rywalizować. Jednak no, nie ma tutaj jakiejś innowacji, nie ma tutaj jakiejś rewolucji, prawda? Nie jest to nic nowego, nic takiego, co nie zostałoby jeszcze już pokazane, oprócz designu oczywiście, który jest zdecydowanie na plus, bo jest naprawdę inny. Ode mnie ocena również 8 na 10, jest to jak najbardziej produkt godny polecenia, jest bardzo solidny i na pewno warty wypróbowania. To jest nasza średnia. A teraz, jaka cena tej piłki, jaka dostępność? Cena tej piłki to... standardowa cena tej piłki to 300 zł, ale... ale dla naszych widzów Just Freestyle mamy zniżki na... na hasło Just Freestyle. Na hasło Just Freestyle dostaniecie 50 zł rabatu. Ile? 50 zł rabatu, to jest tyle na szmał, że... Tak. Tak, dokładnie. I piłkę, tutaj bardzo ważna kwestia, piłkę możecie nabyć nie na stronie Alternative Soccer, tylko wysyłając maila. Tak, na tego maila wiadomość, tutaj. Chcecie zamówić piłkę, będzie, jak oglądacie tę recenzję, jest 10 limitowanych sztuk na ten moment. Dokładnie. Z hasłem Just Freestyle zniżka 50 zł, więc za 250 zł taka piłeczka, myślę, że fajna okazja. Macie to cacku. Rychu, mam nadzieję, że czeka nas więcej piłek. Więcej takich niespodzianek właśnie, pozytywnych. Bo to jest naprawdę świetna sprawa, bardzo fajna piłka. Może więcej niż te 10 limitowanych sztuk, może znajdzie się więcej takich piłek. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprzeda ta piłka. Ja jestem z niej zadowolony, jest bardzo fajna. Tak jak mówiłem, minus 50 zł, czyli 250 zł za tę piłkę. Na hasło Just Freestyle możecie zamówić sobie taką piłkę do treningów. Myślę, że dla początkujących spoko, dla zaawansowanych również spoko. Dokładnie, wielki props Rychu, jest to świetna sprawa, że Polacy również mogą zrobić piłkę, która dorównuje piłkom meczowym od takiego Adidasa. Albo od For Freestyle. Albo For Freestyle, albo nie wiem. Od innych freestyle'owych marek. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj mówiliśmy dla was my, czyli Just Freestyle Team. Lipa, Leja i Leon. Tak. Także pamiętajcie, po prostu trenujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia i do widzenia. Cześć. Saludo. A tu na boku macie inne nasze recenzje. Dokładnie.